Witajcie, z tej strony ponownie Starkey i gramy dalej w Death's Gambit. Na starcie dowiedziałem się, że właśnie przy posągach zawsze się chyba odnawiamy, więc de facto może to być swoją drogą taki niewielki plus, patrząc na cały kształt sytuacji, która zaistniała. Wiecie, łatwiej będzie dzięki temu powracać w jakieś miejsca, w które chciało się konkretnie iść czy coś. Ale póki co musimy wrócić tam, gdzie był boss i wiecie, pozwiedzać dokładnie tamto miejsce, chociaż coś tak czuję, że możliwe, że gdybym poszedł gdzie indziej, to też bym coś fajnego znalazł. Oczywiście, musiałem wpaść na to. Dobra, mniejsza o to. To chyba było tutaj? Tak. Dokładnie w tym miejscu wczoraj zakończyliśmy przygodę. Kiedy blokuję, muszę nacisnąć ten przycisk i w ten sposób się paradę robi, okej. Czyli paruje ataki. Dobra, zobaczymy jak to pójdzie. Jakaś ładna krzynka. Co? Inny rodzaj piórka? Wygląda to, że to jest silniejsze, więc... Dobra, bierzemy. Jeśli to naprawdę silniej leczy i jeszcze szybciej z tego, co da się zorientować, to fajnie by było. Brawo, ja znowu nie dam rady. Tak, jest szybsze leczenie, nie będę ukrywał. Chociaż dalej nie umiem się przyzwyczaić do sterowania. No i właśnie od ostatniego odcinka, tak swoją drogą, powinien też powiedzieć, że sobie przeglądałem po części, jakie istnieją achievementy w tej grze. Znowu, nie. Nie, to nie dla mnie. No i ponoć... Dobra, nie ponoć, tylko z tego co zauważyłem, istnieje achievement za przejście tej gry poniżej 4 godzin bez wyłączania i co najdziwniejsze, to na pierwszym poziomie. Nie wiem, kto byłby aż takim ekspertem, jeśli da się tak to nazwać, żeby podejmować takich wyzwań. Na pewno ja tego nie będę robił. Dla mnie tak wyzwaniem będzie ukończenie tej gry w formie takiej, w jakiej jest oryginalnie, dobra. Jeszcze raz, jeśli się nie uda, to prawdopodobnie się poddam chwilowo. Teraz aż przeskoczyłem za bardzo, no nie wierzę. Dopiero zaczynam przygodę, odcinek nagrywam w sumie tak, można powiedzieć, trochę czasu po pierwszym, a jednocześnie jeszcze, powiedzmy, może niedostosowany dla mnie do nagrywek. Nie, dobra, wiecie co, jaki sekret tam się nie krył, raczej to nie jest na teraz. Idziemy po prostu dalej zwiedzać, bo coś mówi, że tutaj będę mógł przyjść kiedy indziej, jak coś zepsuję, poprawię, wiecie o co chodzi. Dobra, tak więc serio, to jest to miejsce? Serio? Powiem szczerze, nie spodziewałem się tego. Dobra, i się udało. Przejście dalej. A tam chyba w sumie będzie zejście jeszcze. W ogóle jakiś trupek tu jest. Dark Souls nauczył mi, że trupek, w szczególności trójka, żeby nie było. Że trupek często oznacza przedmiot. Jakaś księga w ogóle. I ukryty przedmiot, nawet nie zauważam, co to było. Chyba nic istotnego, skoro no nie zauważyłem nawet. Dobra. Tą gałką się celowało, to mam nadzieję, że trafię. No, zepsułem jak zwykle. Czyli trupek chyba jest tylko ozdobą. Dobra. A to wygląda. W takim razie jedziemy do książeczki i mam nadzieję, że to będzie coś cennego w ogóle. Wy wiecie, warto było to zbierać. A. Jakieś księga na temat Sowiego Króla. Aha. Dobra, fajnie. Mamy teraz książkę na temat bossów. Okej, więc Sowi Król tlachcić tylko z imienia. Nie ma niczego tak naprawdę
jeśli dobrze rozumiem, nie mam niczego, żeby udowodnić swój tytuł, ale ludzkie serca są łatwo prowokowane tylko tytułami. Dobra, nie będę tego tłumaczył. Nie czuję, żebym po prostu chciał jakoś bardzo wielce. Teraz też może się uda. Serio, nie trafiłem. Dobra, dalej, dalej chyba nie wiem, jak to obsłużyć, o co tam chodzi. Więc może nie przejmujmy się tym jakoś wielce, tylko użyjmy piórka. Wracamy do tego posągu i zobaczmy, co to w ogóle jest. I teraz jeszcze tylko muszę je ściągnąć, żeby nie było problemu z tym, że przez przypadek będę tego używał. Znowu skrzynka? Serio? Teraz pytanie, czy tam skrzynię można zniszczyć, czy trzeba wręcz zniszczyć? W sumie nie wiem. Nie wiem, czy chciałbym wiedzieć. Na razie może zobaczymy, co jest tam wyżej. Kolejna księga? Dobra, dalszy ciąg historii może później przeczytam. Trzeba to zniszczyć i jakimś naprawdę porządnym serią ciosów, mi się wydaje. Jestem za słaby na skrzynkę. To bym się spodziewał. No dobra. W sumie nie ma tu nic takiego wielkiego. Więc może w takim razie podwyższymy trochę poziom, bo w sumie to jest ostatnie, co mi zostało. Tak, poziom. To byłoby niby trochę winne statystyki, ale coś czuję, że... No... A, jeden poziom tylko mogę, super. W takim wypadku trochę wytrzymałeś, bo coś czuję, że mam za niski pasek. Dobra. Oczywiście tego raczej nie zniszczę dalej. No niestety, za szybko się leczy z dziwny skrzynek. Musiałbym znaleźć jakieś inne rozwiązanie. Aha, czyli energia dusz spada zawsze jak nieużywana. A, wiecie co, może by się udało właśnie dzięki podpaleniu i innym takim efektom. Tak, zniszczymy skrzynię. Nie wiem, czy to dobre rozwiązanie, ale... Aura krwi. Nie wiem, co to jest, ale... Zaraz się zobaczy. Aha. Ciekawe. Więc leczy 5%. Kiedy jesteśmy powyżej 70% zdrowia. I ogólnie to jest tak, że jakiś wampiryczny duszek, czy coś tego typu zaciąga krew rozlaną i dzieli się porcją od jej leczniczych właściwości. Dobra. Niech będzie i tak, lepsze to niż nic, wiecie. Dobra, więc leci mi, miejmy nadzieję, że tym razem coś odkryję, bo jeśli nie, to średniawo bym powiedział. I w sumie te aury są niczym takim wspaniałym. A właśnie, przy okazji, wiecie co? Może to pierwsze miejsce jest pod puchą. Może trzeba spadać i nie trafię. Od razu na drugie, więc albo trzeba jakoś lepiej skakać i ja tego nie umiem wyczuć, albo nie wiem, o co chodzi. Ale mniejsza o... Co? No jasne, musiałbym spaść na tego wroga. Dobra. Żeby wyskoczyć, musiałbym wyskoczyć dosłownie na samej krawędzi, może wtedy bym dał radę. Skoro wyskakuję tak niedbale, że tak nazwę, to normalnie docieram dosyć daleko. Tak więc udało się i... Aura strzelca. Aha, dobra. Więcej kosztują przewroty, ale strzały z łuków więcej biją. Czyli inaczej mówiąc, coś za coś. Dobra. Nie będę co prawda korzystał, bo jednak to, co mam obecnie z sobą, jest dużo bardziej korzystne.
I w sumie, skoro już odkryliśmy takie rzeczy, to teraz trzeba znaleźć przejście dalej. To w sumie nie będzie jakoś chyba, nie wiadomo jak, ukryte. O, i delikatne leczonko. Dalej, strzelaj. Nie udało ci się. Fajnie. Takie leczenie zawsze przydatne. I co my tu mamy? O, mieczyk. 7 siły, oj. Sporo. W tym momencie w sumie najłatwiej bym miał ten właśnie stróżek, go chyba nazwałem. Ale nie wiem jak tam. W sumie stróż, obrońca, strażnik, coś tego typu. To jest chyba najlepsze określenie na kogoś tego typu. Wiecie, chodzi o klasę sentinel, która tak de facto jest chyba najlepszą pod tym względem, że wiecie, od tak po prostu nie trudno jest jej zdobyć jakiekolwiek. No i teraz słowa mi brakuje. To statystyki potrzebne do używania jakiejkolwiek broni, tak to jest to. No i proszę. Nie jest tak źle. Nie można, tam by się udało doskoczyć, gdybym chciał. Ale wolę nie ryzykować. Dobra. Proszę jedną ognistą kulę. Jak chcesz, to proszę. Okej, strefa bezpieczna. Ale to już nie było zbyt bezpieczne. Dobra, piórko. I w sumie teraz dobrze mam przyspieszoną wersję pióra, bo bez tego cię bym tutaj padł. Tak. I teraz co tutaj było? A, oczywiście, spadam tu. Znowu. Więc takie... Nie będę ukrywał, dla mnie jest już błędne koło, nie wiem gdzie teraz iść. Chyba, że ścieżka w... nie, no to jest chyba bardziej skomplikowane niż myślałem. Tak, zdecydowanie musi być bardziej skomplikowane. Skoro tutaj jest tylko znajdźka, a w ten sposób zataczam błędne koło, to muszę chyba iść w drugą stronę w końcu. Dobra, idiotą jestem, przecież ja otworzyłem tą bramę tam na dole. Tak, naprawdę lama ze mnie. Dobra, odpoczywamy. Odnawiamy pióra dzięki temu. I na obecny moment chyba odjeżdżamy. Miejmy nadzieję, że będzie można tu powrócić, bo jeśli nie to... Jak trochę bym to wkurzyło. Aha. Nie łatwiej to można nazwać jako przejście jeźdźca, czy coś takiego typu. Jest to w Gaia. Jakiś taki, można najłatwiej nazwać jakiś symbol Gai, jakiś tam... Jakoś tak, można zadzwonić. Czyli tu można wołać konia. Fajne. Przynajmniej nigdy go nie zgubimy. Też fajnie widać, że można przejeżdżać wrogów na koniku, od tak po prostu. Dobra. Tutaj coś jest takiego, żebym mógł to zrobić, czy jeszcze nie teraz? Chyba nie teraz. Ale znowu jest... Posąg śmierci. Mógłbym kolejny raz poziom sobie dodać. Ej, to zwiększa też obrażenia obroni, tak naprawdę. Fajnie. I to nie jest tak wcale takie... złe. Tutaj w sumie zwiększa to znacznie więcej. I to też zwiększa wszystko. Dobra, to podwyższymy tą statystykę i oczywiście lecimy dalej. Jedziemy, koń. Nie, jeszcze ten koń nie ma... Ej, stop. Ten krab musi coś oznaczać. Jednak tylko ozdoba. Zawiodłem się i to mocno. Dobra, 14 minut. Uj. Dalej nie mogę na koniu, czy co? Bo tak zlazł z tego konia Rafała. Aha. Cały Owl King. Dobra, nie powinien być problemem. Jeżeli zadaje 10% więcej obrażeń temu czemuś, jeszcze jego pattern nie należą do najtrudniejszych. Chociaż jak nic, bycie wojownikiem księgi, jak w sumie. Aha, druga faza.
Oj, wredny. Wiecie co, zgodzę się może z tym, co w sumie da się zauważyć. Po większości, powiedzmy. Jak najłatwiej to nazwać. O, achievement. Król tylko z imienia. Więc tak, z tym co większość może mówić o tej grze, że w sumie magma ma badziewną zdolność. W ogóle nie będę się, powiedzmy, sprzeciwiał, w sumie tak jest. Ale no pomyślcie sobie w ten sposób. Nawet jeśli ma badziewną zdolność, to ta księga na początku moim zdaniem daje mocną przewagę. Teraz w ogóle zobaczmy, co my tu możemy zrobić. Odzyskiwanie piór daje obrażenia, większa regeneracja, jak już było, i więcej energii za używanie pióra. A teraz zobaczmy, jakie są bardziej zaawansowane zdolności tutaj. Mhm. Jeśli używam pióra, kiedy mam ponad 90% zdrowia, to usuwa negatywne efekty i daje tą staminę. Nie tracę energii duszy, kiedy stoję. No tutaj energia duszy zamiast strzał. Okej, więc tak, jeśli zrobię już combo finisher, czyli zakończę te combo z jakiejś tam broni, następny atak z powietrza zadaje czterokrotność obrażeń, fajne. Aha. Energetyczne broni nie wymagają energii 4 sekundy po użyciu umiejętności. Nawet nie wiem, czym są te broni, ale fajne. Tutaj, aha. Ataki z przewrotki zwiększają zdobywaną energię przez o 3 przez 12 sekund. Oczywiście tylko z obrażeń. I tutaj, aha. Można robić przewroty w powietrzu. Mhm. Jakieś tam zdolność, która zwiększa obrażenia o 20% na 12 sekund, 2 minuty odnowienia za 30 energii, fajne. No. No dobra, fajnie. Blokowanie w ostatnim momencie zmniejsza zużycie staminy, czyli czyli wytrzymałości. Fajne, ale nie powiem szczerze, nie będę korzystał. No. Tutaj mistrzostwo czardzieja, nic fajnego. Maksymalna energia dusz zwiększona. Aha. I tutaj takie inne rzeczy związane z tym wszystkimi. Aha. Kończenie komba bronią pierwszą zwiększa obrażenia broni drugiej na 6 sekund. Fajnie. Ale wiecie co, nie ma nic takiego wielkiego. Ze wszystkich rzeczy chyba najbardziej bym się interesował tym tutaj. Co prawda z łuku raczej nie będę korzystał wielce, ale... Ale jest to wymagane, więc robimy to w ten sposób. Potem ucznictwo lepsze i w ogóle. Na obecny moment, co jest na dole? Może coś ciekawego? Dobra. Nic na razie nie widać, ale pewnie będzie. O! Inny trupek. A tam jest pełno przedmiotów i księga jakiegoś bossa znowu. Gdzie prawdopodobnie jakiegoś bossa. A tak naprawdę to nie wiem. Podejrzewam, że te trupy to mogą być jakby moje ciała z poprzednich żyć. Jeśli tak, to może jak umrę tutaj dużo razy, to dostanę coś. Okej. W takim razie można już z powrotem na konia Rafała. Żeby nie było, nie będę mówił Rafał. Po prostu tak mówię na większość koniów. Chciałem koniów, nie wiem. Ładna lokacja. Czyli to są jakieś... Czy to... Mogła nie być wiedza, a umiejętność. Fajnie. Czyli mam teraz kulę błyskawic. Nowa moc dla książki, fajnie. Jakieś główne sanktuarium, czy co to jest? Ej, ja żebym trafił. Sanktuarium centralne. Fajne. I mamy naszą marzulę, kapliczkę Firelink, czy jak zwał, tak zwał. Nareszcie. Myślałem, że może zająć ci to kolejny dzień, czy kolejny wschód słońca, zanim tu dotrzesz. To powiedział. Up here, in your world, the crows are my eyes. Tutaj, u góry. W twoim świecie kruki są moimi oczami. Oczami raczej. Są drogą ciekawostka, crow to może oznaczać kruk, a może oznaczać też wrona. I nigdy nie wiadomo do końca co i jak, ale ty wydaje mi się raczej kruk, chociaż może wrona, nieważne. Past the city of Aldrin lies Kershura. Within its walls rests Cyrodiil's source of immortality.
Za miastem Alduin leży Carso Soilar, czegoś jak Carso Sorial, niech będzie. W jego ścianach znajduje się gredońskie źródło nieśmiertelności. Błaga mnie, to zawsze jest bardzo Dark Soulsowe. Musisz zadzwonić w dwa dzwony wyniesienia. Potem odnaleźć naczynie dusz, które pozwoli ci komunikować się ze zmarłymi. Nie, duża inspiracja Dark Soulsami, aż za dużo, jak mówiłem już niejednokrotnie. Czekaj, serio? No, just smash the source with a lock, or your head either will do. Nie, po prostu zniszcz źródło kamieniem, albo swoją głową. Nieważne co, jak wszystko da radę, czy wystarczy. Wszystko po to, byś... Może to chodzi, żeby przenieść ich jeszcze raz tam, zdobyć ich jeszcze raz, nieważne, ale po to, żeby jeszcze coś tam z nimi zrobić jeszcze raz. Dobra, co my tu mamy przy okazji, bo chciałbym pozwiedzać? A, z drugiej strony można otworzyć, pewnie jakieś wyzwanie. Oczywiście musiałem spaść, bo jakby inaczej. O nie, wydawało mi się wilko. Doszłeś daleko od swojego stada, mała owieczko. Każdy solas, solace, nie wiem o co chodzi, ale no nie będę się teraz może mówić, to jest może nazwa własna, którego mógłbyś tu odnaleźć, dawno już uciekł. Just as the heavens have scorned that pious knight to her mutterings. Dokładnie jak niebiosa. A skąd? Nie pamiętam, chyba nie będę teraz tłumaczył. W sumie nie jestem w formie dzisiaj. Ale tego rycerza do jej ślubowania, czy do jegoś, do jego trwania, dobra. Mówiłem, że nie będę robił, więc nie będę już robił, wybaczcie. Dobra, tak więc w sumie nie wiem, co dalej. Kolejne piórko. Panek, którego można rozbić i miliony przedmiotów. Też ja widziałem przedmiot, ja się nie poddam, ja chcę przedmiot. I ja go zdobędę. Serio, tylko liść gaj. Liczyłem na coś lepszego. O, u niego można się uczyć jakieś umiejętności. Kiedy tak patrzę, to on chyba uczy umiejętności związanych ze szpiletami. Fajne nawet, ale... No, ja mam swoją książkę, nie potrzebuję... W sumie umiejętności do sztyletów. Chociaż, żeby nie było, pewnie zmienię zdanie dosyć prędko, ale na obecny moment to niepotrzebne. I też potrzebny ten cały symbol Gai czy coś takiego. Szkoda. Tak dużo miejsc podcinanych. Okej, tu jest kolejna jakaś postać. Igor. Fire. Purge thy soul from his tormented lands. Nie, no, tutaj jak mówiłem, to będę tłumaczył. Może jednak. Po ogniu oczysz tą te dusze z tego rpiących ziemi, czy tam z, no nieważne, niech będzie. Nie jesteś z paktu przymierza, coś tego typu. Nie, ale jechałem przy tobie wcześniej, cóż. Więc wiesz, jaka nieudolna, chyba coś tego typu, nasza ekspedycja jest czym ważna, trudno powiedzieć. Powróć do Vados. Już teraz jest tu dla mnie za dużo zmarłych do pochowania. A, czyli jakieś dawne sprzymierzenie, co można kupić? O. Ulepszenie piórka za 300, fajnie, niestety nie mam. Tyle. I jakieś umiejętności związane z wielkimi mieczami. Nie, to jest... Tu jest akurat z... O. Uhu, dobra, fajne. To jest dla długiego miecza, a to jest natomiast światełko. Ja wymaga 5 inteligencji, więc w sumie mógłbym wziąć, ale na razie chcę oszczędzać. No i jeszcze kolejny ktoś. Oh, you stirred the bird something fierce.
Aha, jakiś tak dialektowo mówiony jakoś dziwnie, więc no nie przetłumaczę. Może być tym katalizatorem, którego tu potrzebujemy, czy coś tego typu. Those gathered have grown complacent, but what's there to do when staring down death? I którzy tutaj zebrani, no można powiedzieć, że stali się już tacy trochę... Nie, dobra, nie będę tłumaczył tego, bo brakuje mi słów dosłownie dzisiaj. Ale co tu jest? Co tutaj robić, gdy można... gdy na dole obserwuje nas śmierć, czy coś takiego? Best we stick together in these trying times. Name's Jacko of Basilis. Lepiej trzymać się razem w tych próbnych, trudnych czasach, coś tego typu. Nazywam się Jacko z Basilis. Peruse my pottery wares, if I may be of use to ya. Zobacz sobie moje towary, jeśli mogą ci się przydać. Zobaczmy w ogóle, co ma. Sprzedaję takie chyba standardowe rzeczy, jak widać jagódki, pióra, kryształowe bomby. Miecz, sztylety, takie standardowe rzeczy chyba. Do witalności, fajne, fajne. Crest of Gaia. Teraz będę musiał kupić jak nic bardzo szybko. Właściwości przedmiotów. A, fajne. Chcesz dowiedzieć się więcej o właściwościach przedmiotów, cóż. I lepszy rating, czyli klasyfikacja, czy tam ocena tarczy. Tym mniej wytrzymałości będzie... A, tym mniej wytrzymałości, no jest potrzebne do blokowania. B 25% efektywniej, A 50% efektywniej, S 75%. Im lepsza ocena broni, tym więcej bije od każdego punktu finezji bądź siły, czy w sumie zręczności to chyba jest. Wielkie miecze, wielkie młoty, halabardy, topory i długie miecze są od siły. Sztylety, włócznie, kosy i łuki są z finezji. Magiczne księgi i niektóre umiejętności składają się z inteligencją. O, no, to jest tak już, można powiedzieć, przełamanie czwartej ściany. Więc level up, pójdź sobie prawidłowe statystyki. Jeśli znajdziesz odpowiedniego zaklinacza, możesz ulepszyć też niektóre rzeczy przy użyciu kamieni dusz. I nazwę to nieśmiertelną metalem, czy to będzie jakimś nieśmiertelnym kamieniem, ale ogólnie właśnie to immortalite. Tylko bronie, hełmy, buty i pelerynny mogą być zaklinane. Jeśli uważasz, że masz pełno zbędnych przedmiotów, możesz je odczarować na kamienie dusz. No, więc teraz idź. Nie dowiedziałem się niczego takiego niezwykłego, ale okej. Okay. Opuszczamy drabinkę. Jasne, prawie spadłem. Ktoś czuje, że tam... No, znowu nie wierzę. Dzisiaj na pewno nie jestem w formie. Dobra, tutaj ktoś jeszcze jest. Aha, przeciwnik. Dobra. Teraz są wrogowie. To niebezpieczni nawet. Najgorsze, nie dostaję za niej odłamków. O Jezu, nie, skrzynia znowu. I to tak, tego typu, to trzeba ją chyba ubić. Ej, to będą korzystać tylko przy dłużkę skoku. Ja o tym nie myślałem wcześniej w ten sposób. Dobra. Spokojnie, jakoś muszę sobie poradzić. A, następna lokacja. Czy to jest dalszy ciąg jakiś taki przy... Ja... Znej... Oj, chyba znalazłem jakąś... coś w stylu... elity. Dobra, chyba lepiej tam nie włazić. Dobra, piórko. I szybko musimy znaleźć jakieś... przejście gdzieś. I w ogóle... jak działa co? Aha. Dobra, niezależne. Ale... lewy trigger, czyli to. I to daje mi kulę błyskawic. Jak ona działa? A, okej. Okay. Fajnie. Przyjemniej by było, gdybym miał jakiś łatwiejszy sposób na walkę z tą skrzynią. I w sumie chyba z pozycji tej skrzyni byłbym w stanie nawet stać się wyżej, tylko najpierw trzeba się dostać na jej pozycję. Ale dobra, tym się zajmiemy kiedy indziej. Niestety obawiam się, że będę musiał iść do tej lokacji, do której nie chciałbym koniecznie iść.
Chyba, że jest tutaj przejście dalej. Oczywiście, że jest. Aha. Jakie ono by nie było, jest tutaj pełno wrogów. Nie, może to dobrze. Zobaczymy. Dobra. Opa. Udało się, więc tak. Żeby jakieś pułapki. Ta. Można było się spodziewać. Pokonywałem całe armię. Nie masz ze mną żadnych szans. Na coś tak gapisz? Nikt nie dostaje się do Alduin. Nikt nigdy się nie dostał. Nie chcę o tym mówić. Dobra, jak nie chcesz, to nie mów. O, Wajcha. Oczywiście, za dużo Oriego to już... Te rzeczy się mieszają ludziom w ustawieniach. Nie, nie. Co? Ja żebym znalazł. Obserwuj. Znaczy, słuchaj w szumu wiatru, oglądaj wschód słońca. Biegnąc w cieniach. No chcę to, co tam, cokolwiek by to nie było, co ty tam sobie teraz masz. Tak, długonogi. Drink, czym picie w sumie. I najpierw... No, odgłosy czkawki. Lumberkin, nie wiem co to jest, może jakieś nazwa własna? Ale żeby przekroczyć most. Lumberkin przybył... Do... Gino zapomniał. Napić. Picie, tak. Napić się. Długonogi gościem życia. Aha. I dostałem jakiś napitek. Aha. O, długonogi. Życie krótkie. Ciesz się, mówi Gino. Czemu Gino? Trudno powiedzieć co jak, ale... Aha. Nie mogę tam pójść. Super. Ale mamy tak czy jak coś innego. A. Zmniejsza regenerację energii i zwiększa obrażenia 25% na 30 sekund. Dobra. Zobaczmy w takim razie co tu jest. Zatem, że widać, że tu można chyba dalej jechać konno. U, jakiś przedmiocik. Krew? Ten blood? A. 30 sekund zwiększa regenerację wytrzymałości o 100%. Dobra, to jest znowu jakaś nowa lokacja, więc chyba lepiej tutaj jeszcze nie iść. Wow. Nie, coś mówi, że na tym skończymy dzisiaj. Że nic więcej się nie uda tak naprawdę. Ale i tak, jak widzicie, przynajmniej cokolwiek zrobiłem. Może lepiej by było, gdybym się naumiał lepiej to wszystko robić. Dobra, to teraz zaklęcie. Fajne. Już to lubię. Kamień słoneczny, dobra. Tutaj możemy iść w ten sposób drabinką. Oczywiście tam widziałem przedmiota, to nie ma przebacz. No, gdybym użył tej zdolności, to już bym tam się dostał. W sumie muszę pamiętać o takich cechach jak to, że skok z księgą pozwala mi tak delikatnie lecieć. Hellblade. Jakieś dziwne ostrze. Mogę 15 inteligencji, skalowanie z inteligencją. Jako bym drugą na razie bym chciał to, ale niestety nie mogę. Ale fajna rzecz, chyba coś dla magów takie, żeby móc bić. Aha. Jakiś... No nie, nie wierzę. Od tak po prostu zginęłem? Okej, dobra. Dwa dni temu? A, jakieś wspomnienia. A,
Ja będę dowódcą jakiegoś oddziału chyba. A, ha. I to coś? To byłem ja. No, nawet nie zdążyłem przeczytać przez to, ale... Jakieś coś zmasakrowało wszystko. Aha, i Feniks nagle przyleciał. Wow. Gdyby pan coś miał złote zdobienia. A teraz nie, ma. Aha. Ha. I że... I że co, ja mam tutaj wygrać, czy co? Aha. Smutne tak patrzeć, jak wielu ginie za nic. Aha. Czyli to ona mnie zabiła, czy tam on. A w sumie bardziej wygląda jak jakaś kobieta, więc trudno powiedzieć. I znamy w sumie to, wiem co spowodowało, że stało się to, co się stało. It's time for me to go. Pora bym odeszła. Musisz odejść? Niestety tak mi się wydaje. Jak dla słuchu i nieba, coś tego typu. Może usłyszysz imię rodziny, jak będzie wychwalana. To zawsze ci mówiłem, Prowadź życie godne zapamiętania. Dokładnie. I czy niewystarczająco jest rzeczy do zapamiętania po mnie? Ej, czy my jako dzieciak? Oczywiście, że jest Soren. Nie martw się, mój chłopcze. Powrócę zanim się zorientujesz. Don't burn down the house while I'm gone. I nie spal domu, kiedy mnie nie ma. Okej, czyli że matka chyba była jakąś wojskową wojowniczką czy kimś. Co? Co ja tu robię? Jakiej śmierć tutaj gotuje? Potrzeba więcej soli. Czym ty jesteś? Is a question of belief. Who is death? Czym? To już kwestia przekonań. Kim? Śmiercią. Śmiercią, czyli to jest... Manifestation of your great history, Craig. Manifestacja twojego największego żalu. Żalu? People tend to relive these moments in their waning throes. Tutaj trudno powiedzieć... Co i jak, więc pominijmy tę kwestię? Ale to jest mój dom, moja rodzina. A mimo to jesteśmy tu. Ja. I na tym się pewnie skończy wszystko. To jest powtórka tego, co już się działo. I teraz zauważę dopiero, że ten pancerz nawet teraz ma złote zdobienia, mimo wszystko. Fajne. Teraz mam nadzieję, że przynajmniej mnie wczyta już. W normalnym miejscu, a nie. Co się dzieje? Cremation. One of your silly mortal customs. Kremacja. Jedno z waszych dziwnych, śmiertelniczych chyba usług? Ale ja nie chcę umrzeć. Nie mogę. Rzadko masz jakiekolwiek, że cokolwiek do powiedzenia w tej kwestii. I możesz coś, czegoś zrobić? Proszę. Nie, w śmiertelniczym wymiarze, ale tak długo jak tu jesteś. I to było to. Co się wydarzyło, okej. Okay. Aha. Dobra, wiecie co. Resztą odzyskaniem wszystkiego i tak dalej zajmiemy się. Oczywiście w następnym odcinku. I napiszcie, co sądzicie do tej pory. Czy mamy prowadzić serię dalej, czy może chcielibyście zobaczyć właśnie jakieś inne klasy, powiedzmy sobie szczerze. Póki jesteśmy wcześniej w grze, jeśli chcecie zmian, ja jestem otwarty. A póki co, no jak mówiłem, to by było na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie jakiegoś lajka, czy komentarza, czy cokolwiek.
I do zobaczenia już w następnych odcinkach, które będą albo kontynuacją, albo przedstawieniem nowych klas, jeśli tego będziecie pragnąć. Tak więc na obecny moment to tyle. Trzymajcie się. Hej.